Za mną znajduje się stacja warszawskiego dowodu publicznego. Nazywa się Veturillo i od lat wpisał się już w warszawski krajobraz. O tym, jak działa na nowych zasadach, bo rowery teraz są inne. Nie mamy teraz elektrozamka w stacji, są elektrozamki w rowerach. Stacje same również się pozmieniały, bo to są tylko właśnie takie słupki, gdzie nie mamy już teraz wyświetlaczy i nie możemy bezpośrednio z nich wypożyczyć rowerów. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, gdzie dowiecie się tego wszystkiego z konferencji poświęconej Veturillo 2023. Zapraszam, zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Proszę Państwa, zaczniemy od oficjalnej części. Zapraszam Państwa tutaj naszych najważniejszych gości. Zastępcę prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pana Michała Olszewskiego. Pan Łukasz Puchalski, dyrektor zarządu dróg miejskich w Warszawie. Oraz Tomasz Wojtkiewicz, CEO NextBike. Dzień dobry i w sumie przejdziemy od razu do oficjalnej części. Poproszę pana prezydenta do otwarcia tego wydarzenia. Szanowni Państwo, już niebawem, mam nadzieję, że w maju, publikujemy projekt studium uwarunkowań kierunków zarządzania przestrzennego. Zaskoczę Państwa, dlaczego od tego zaczynam. Pan prezydent Rafał Trzaskowski zdradził już jakby jeden z głównych przewodnich tematów tego studium. To są zmiany w systemie komunikacyjnym 3 tygodnie temu. Natomiast jednym z filarów tego dokumentu, jakim jest studium w nowej perspektywie, czyli do 2050 roku, jest koncepcja miasta 15-minutowego. W tej koncepcji miasta 15-minutowego my stawiamy na to, żeby wszystkie zmiany przestrzenne, wszystkie obszary w Warszawie rozwijały się w taki sposób, abyśmy my jako mieszkańcy mogli korzystać z usług publicznych, korzystać z tego, co jest na potrzeby do codziennego życia w granicach 15 minut dojścia pieszego i rowerowego, bo zakładamy, że rower będzie rósł, jego rola będzie rosła coraz bardziej w komunikacji i w naszej codziennej praktyce. Jak Państwo wiecie, wiele zmian, które wydarzyły się w Polsce, jeśli chodzi o rozpowszechnienie roweru, to były zmiany, które zaczęły się od Warszawy. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj jako miasto ogłaszamy rozpoczęcie nowego sezonu rowerowego z nowym systemem. Z systemem, który, tak jak Państwo pamiętacie, historycznie kilkanaście lat temu był też jednym z pionierskich systemów rowerowych tego typu, jeśli chodzi o skalę, którą wtedy wprowadzaliśmy w skali całego kraju. I miękko oddam głos panu dyrektorowi Puchalskiemu, Łukasz, który jest pełnomocnikiem prezydenta do spraw komunikacji rowerowej, który powie parę słów o tym, co nas czeka w nowym roku i pewnie wiele technicznych informacji przekaże nam pan prezes. Nowy rok chiński, nowy rok, prezes rowerowy, nowy rok. Ja nie będę dużo mówił, bo to szkoda przegadać taką piękną pogodę, tak piękny, nie wiadomo, 15 chyba będzie słońce. Ja mam duży sentyment do tego systemu. Pamiętam, jak w zasadzie kilkanaście lat temu z krzykiem śmietaną, którego tutaj widzę, biegaliśmy po ulicach Warszawy, walczyliśmy z czasem, żeby system uruchomić z NextBike'em. Piękne czasy. W tej chwili ja już głównie koncentruję się na wypisywaniu umów, podejmowaniu decyzji, a z tyłu są osoby, które ten projekt przygotowywały na ręce Marty, żeby tutaj nie przedłużać. Dziękuję naprawdę, bo ileś razy system uruchamialiśmy, dzisiaj chyba jesteśmy najbliżej perfekcji. Pewnie jeszcze choroby wieku dziecięcego będą się zdarzać, ale znacznie jest ich mniej niż w ubiegłych latach. Trzeba wsiąść na rower i przejechać się kawałek, żeby zobaczyć, jaka jest różnica. Naprawdę te rowery same jeżdżą. Poprzednie 5-6 lat eksploatowane naprawdę już były. No, myślę, że dobrze, że tam ta umowa się skończyła. Mamy nowe rowery i trzeba się z nich cieszyć. Jest wiele nowych funkcji. Pewnie o funkcjonalnościach to już prezes Wojtkiewicz będzie opowiadał. Więc ja dziękuję wszystkim za
Dzień dobry Państwu. Ja wczoraj tak sobie powtórzę, pomyślałem sobie, że już trochę długo zajmuję się tym tematem i to jest trzecia trwacie Veturillo osobiście, w którym nie tylko biorę, ale bierzemy udział. Pomyślałem sobie o tych panach, które koło mnie tutaj stoją, że wszyscy jesteśmy dość długo w tym temacie i też pamiętam, że jesteśmy śmietaną, którego też witam, tutaj pamiętam, ale zespołem jakbyśmy w 12 roku rozwijali ten system i rozwozili rowery. Niezmiernie miło, ja chciałem zacząć podziękowania dla mojego zespołu, tutaj dla zespołu ZDM, mojej marki, który współpracował z moim zespołem, ale zespołu Next Bike, który wykonał niesamowitą pracę, no bo otwieramy po raz trzeci na to ilo, całkowicie nowe odsłonie i to jest zmiana generacyjna, bardzo duża. W 12 roku ten system również był przełomem, natomiast w tym roku robimy kolejną wielką rzecz. Zacznę od tego, że wystartowaliśmy o północy, miałem okazję przejechać się na rowerach, również na elektrycznym. To jest ta gwiazda, która stoi tam. Polecam bardzo serdecznie, natomiast proszę uważać, bo uzależnia. Bardzo szybko lata, naprawdę jest to rower naprawdę z mocnym dopaleniem. Do tej chwili sprawdziliśmy, zarejestrowało się już 7200 osób w ciągu 12 godzin zaledwie, więc sukces jest, a te rowery elektryczne były wydajne już 300 razy do tej pory, więc jakby każdy rower, który jest w systemie, został raz wypożyczony, co świadczy jego popularności. Kilka słów o systemie, żeby Państwu przedstawić, z czym będziemy się mierzyli i co będziemy w tym roku mogli zrobić. Wstępy, które są dostane również na stronach informacji, ale chcielibyśmy zacząć od trochę małej retrospektywy, która wczoraj się też pojawiła, nie tylko u nas, ale tutaj na profilu pana pomocnika. Natomiast faktycznie wiele lat temu nikt nie wierzył w to, że rower może mieć sens w mieście i tak trochę się, że tak powiem, naśmiewano z pani prezydent, która czasem ten projekt proponowała. Natomiast zobaczmy tak naprawdę po 10 latach, po 11 latach, co to znaczy Veturillo. 35 milionów przyjazdów, ponad milion zarejestrowanych użytkowników. Te ceny pokazują, że nie jest to zabawka, tylko to jest coś, co cały czas rośnie. Tylko w zeszłym roku do Veturillo zarejestrowało się 120 tysięcy nowych użytkowników. Rozpoznawalny system i bardzo popularny. Natomiast no, w początku nie były takie fajne, bo wydarzaliśmy pierwszą generację elektrozamków i tak miały z jeszcze bardzo mocno analogowymi rzeczami. W drugim rozdaniu w międzyczasie wymieniliśmy to na ekrany dotykowe, nowoczesną aplikację i zmiana kilku rzeczy, natomiast no, w tej chwili to tak naprawdę idziemy w bardzo mocny minimalizm. Znika cała elektronika, która była na stacjach. Wszystko się zawiera w naszej aplikacji, funkcjonuje. Stacje wyglądają inaczej, rowery wyglądają inaczej. Przede wszystkim elektronika została przeniesiona na rowery. Bardzo duża zmiana technologiczna. Przechodzimy na czwartą, piątą generację. Dlaczego piąta generacja? Czwarta generacja dlatego, że elektronika została przeniesiona ze stojaków na rowery. Tam znajduje się cały moduł GPS, całe urządzenia IoT, które służy do kontaktu z bazą danych, śledzenia rowerów, czy kierowskie wypożyczenia. Piąta generacja dlatego, że jest to też również system składający się z rowerów elektrycznych. 300 rowerów, które również wyflotowo bez stacji do ładowania, tylko z innymi bateriami i również z komputerem pokładowym będą funkcjonowały. Więc mamy naprawdę bardzo dużo przeskoków. Oprócz samych rowerów, całkowicie inne podejście do wypożyczania rowerów. Możemy rowery zostawiać na stacji, ale również mogą funkcjonować poza stacjami, tak zwanych flexible zones, czyli w strefach, które są przy stacjach. Tam za dodatkową niewielką opłatą 15 zł można zostawić rower poza stacją, a osoba, która go wypożyczy spoza stacji, z tej strefy, zwróci na stację, dostanie doładowanie w wysokości 5 zł. Taki naturalny rebalansem, taka motywacja do użytkowników po to, żeby pilnowali porządku. Czego pewnie pytania się pojawią, jak chcemy jakby zapobiec podobnym bałaganowi, jaki jest z hulajnogami. Trochę inne podejście, trochę inny system, cały czas oparty o stację, natomiast uwolniony, lekko i bardziej elastyczny. Co bardzo ważne, zmieniliśmy całkowicie technologię. Aplikacja, którą Państwo będziecie się posługiwać, jest napisana całkowicie od nowa na nowym kodzie źródłowym. Fantastycznie przyjazne użytkownikom, całkowicie zrobione według nowych standardów, ale również w ślad za tym zmieniliśmy całkowicie podejście do analityki systemu. Mamy w tej chwili system analizy operacji naszych, gdzie możemy wiele danych po prostu krzyżowo sprawdzać i widzieć, jak ten system funkcjonuje, żeby jeszcze bardziej efektywnie tym zarządzać i
jeszcze bardziej dostępny system dla użytkowników stworzyć, co bardzo również cała aplikacja jest ustawiona w kontrastne chatboty, live chaty z konsultantami, więc jest to wszystko zautomatyzowane, nowoczesne, na całkowicie innej platformie, całkowicie innym dostępem dla użytkowników. Wierzymy, że będzie to znacznie szybsze, przyjemniejsze i wygodniejsze. Przede wszystkim problemy, które były związane z infrastrukturą, w tej chwili tak naprawdę nie musimy już doświadczać, bo po prostu tej infrastruktury już nie będzie. Jak będą wyglądały same rowery? Rower, który nie różni się wiele, natomiast jest zdecydowanie odciążony, lżejszy. Więc najważniejsze to mówiliśmy, to jest ten element, który znajduje się zaraz za szpicą rowerową, to jest urządzenie komputer, które służy do wypożyczenia roweru, do śledzenia, parkowania, komunikacji z nim, ale również do blokady. Bardzo wygodne, proste urządzenie, które jest otwierane automatycznie z aplikacji, natomiast fizycznie trzeba zamknąć rower, który blokuje koło i kończy jednocześnie wypożyczenie. Więc rower jest zdecydowanie lżejszy. Bardzo ciekawą rzeczą jest, na koszyku zostały zainstalowane panele fotowoltaniczne, więc mamy do czynienia trochę z energią odnawialną. Służą one do ładowywania właśnie tych holoków, po to, żeby było rzadziej trzeba ładować baterie do tych holoków. Mówiąc o tym, że rower jest ekologicznym transportem, to cofamy się jeszcze krok dalej, bo przyjęliśmy do tego fotowoltanikę. 300 rowerów elektrycznych, które będzie funkcjonowało na ulicy, wygląda bardzo podobnie, natomiast różnią się tym, że w ramie mamy wbudowaną baterię, oczywiście silnik i są lekko cięższe. Wczoraj miałem okazję przejechać tym rowerem w Zacach Północy. Naprawdę proszę uważać, bo doświadczenie jest genialne. Są bardzo lekkie, zwinne i bardzo szybko jeżdżą. Wrażenie jest naprawdę doskonałe, także bardzo polecam, ale prosimy uważać, bo jest to fantastyczna rzecz i tak mówię, to jest ten element piątej generacji, która będzie się rozwijała. To jest na start 300 rowerów. A wierzymy, że również w kontrakcie w opcjach zainteresowani mieszkańcy będziemy mogli tą ilość rozwijać, żeby zwiększać. I tandemy, które są doskonale znane użytkownikom z poprzednich lat, wracają w tym roku w ilości 30 sztuk. Wszystkie te rowery użytkownicy zarówno w aplikacji, jak i na stronie, ale przede wszystkim w aplikacji mogą filtrować, znajdować, gdzie one się znajdują, bo będą naturalnie notowały w takiej ilości w puli wszystkich rowerów. Stacje, które zmieniły całkowicie swoją jakby wygląd. W tej chwili terminale mają praktycznie tylko funkcję informacyjną, są pasywnymi pylonami, które zawierają cenniki, instrukcje i tylko lokalizację stacji, oznaczenie oraz to, jakie rowerowe. Co bardzo ważne, przy tych stacjach mogą parkować również prywatne rowery i prywatne hulajnogi, czy hulajnogi sharingowe, po to, żeby utrzymywać porządek w mieście. Stojaki są tylko tak naprawdę punktem orientacyjnym, natomiast chcemy, żeby użytkownicy w pierwszej kolejności nadrzędnym jakby systemem było jeżdżenie od stacji do stacji. Tak jak wspominałem, jest możliwość zostawienia roweru poza stacją, natomiast pilnować porządku i to jest naszym głównym zadaniem, żeby te rowery spoza stacji, jeżeli użytkownicy ich nie zwrócą sami, to żeby przewozić. Natomiast elastyczność, która jest dana użytkowi, absolutnie tak, jeżeli ktoś chce zostawić to poza stacją, może za niewielką dodatkową opłatą. Jest taka możliwość, to jest to krok uwolnienia Veturilo. Pylony, tak jak mówiłem, są tylko funkcją informacyjną, stojaki nasze stacyjne są różnie oznaczone naklejkami z wszystkimi instrukcjami. Natomiast również istnieje jeszcze ponad 3000 stojaków miejsc postojowych, parkingowych warszawskich, w których również można zostawiać rowery Veturilo, natomiast tak jak wspominałem, za tą niewielką dodatkową opłatą. Co bardzo ważne, tak jak mówiłem, uruchomiliśmy całkowicie nową aplikację, ona jest napisana na według nowych standardów na wszystkie trzy platformy, Google, iOS i Huawei. Natomiast jest to zrobione całkowicie z innym podejściem do użytkownika, uproszczone przede wszystkim na całkowicie nowym kodzie źródłowym. Wierzę bardzo mocno, że to jest przede wszystkim też przełom dla użytkowników, którzy zdecydowanie więcej informacji, elastyczności, jakby sami takiej funkcjonalności aplikacji doświadczą. Jest tego po prostu generalnie wszystkiego mniej, żeby skupić się tylko na tym, co jest najważniejsze, czyli przemieszczaniu i jeżdżeniu. Z racji tego, że rowery są zbierane w tej chwili w urządzeniu IoT i GPS, mamy możliwość zdecydowanie generowania więcej danych, nie tylko skąd dokąd przyjechali użytkownicy, ale którą drogą, w jakim tempie, ile spalili kalorii, ile by zaoszczędzili CO2. Przede wszystkim dokładnie trakować te trasy, co wierzę bardzo mocno, że będzie dużą wiedzą i wartością dla miasta tutaj, żeby zobaczyć, które użytkownicy poruszają się, po to, żeby chociażby podejmować bardziej trafne decyzje dotyczące rozwoju infrastruktury rowerowej, która jest potrzebna, gdzie robiąc hit mapy z tych tras dokładnie będziemy mogli takie dane zbierać i przedstawiać. I czym tak naprawdę Veturilo będzie? To jest 3000 rowerów, z których składa się 300 rowerów elektrycznych dodatkowo, 30 tandemów, 300 miejskich stacji. Co bardzo ważne, ten kontrakt zakłada możliwość rozbudowania tego systemu do 5500 rowerów. Już w tej chwili mamy potwierdzone niektóre dzielnice warszawskie, które chcą rozbudować tą sieć w swoich dzielnicach, które będą rozszerzały tą sieć z możliwością dojścia do 5500
rowerów w całym systemie, bo przypomnę, że ostatni system zamknęliśmy z ilością 5000 rowerów. W innej formie, ale ilościowo zaczynamy trochę mniejszy. No i 5 stacji partnerskich, z których zaczynamy. Chciałbym serdecznie podziękować naszym partnerom wieloletnim Centrum Handlowym Arkadia, czy miasteczku Orange, czy Warnackie 12, które dołączyły od razu w początku z stacjami partnerskimi. Te stacje są kolejne i zainteresowanie będziemy rozszerzać. Zaczynamy z 5, natomiast bardzo mocno wierzę, że będziemy do kilkunastu, kilkudziesięciu stacji w ciągu najbliższego czasu, co również zwiększało jakby użytkowność tego systemu. Z partnerami prywatnymi, którzy fundowali takie stacje w swoich galeriach czy biurowcach dla pracowników, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Tak jak pan dyrektor powiedział, pogoda jest na tyle piękna, a rowery, które stoją na dole, są do państwa dyspozycji. Przygotowaliśmy również dla państwa bardzo ciekawe vouchery, które będą bardzo mocno chodliwy powalić w mieście, więc zapraszamy serdecznie w skutelerkach, państwo takie znajdziecie. Zapraszamy serdecznie do przejażdżek, no i na nowy sezon Veturillo. Przez kolejne 6 lat zostajemy z państwem, się bardzo cieszę i dziękuję i gratuluję jeszcze raz panie dyrektorze. W 2012 roku robiliśmy coś szalonego, a dzisiaj to robimy może trochę od perfekcji, ale na pewno dużo lepiej niż 12 lat temu. Dziękuję ślicznie jeszcze raz i gratulacje jeszcze raz dla zespołu, które wdrażały ten system, bo to naprawdę kawał niesamowitej roboty. Niby to samo Veturillo, ale to naprawdę przyjemne, że to były 3 miesiące bardzo wydarzonej pracy. Udało się, super, podziękowania dla zespołu Nexbike'a i zespołu ZDR tutaj na Kłyce Marty, Marcina i wszystkich, którzy brali w tym udział. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, teraz przejdziemy do oficjalnej części z pytań. Jeżeli mają państwo jakiekolwiek pytania do panów, to zapraszam. Po tej części też oczywiście przejdziemy do bardziej indywidualnych rozmów. Jeżeli będziecie chcieli państwo jeszcze o coś dopytać i dobrać, to panowie będą dostępni. Czy ktoś ma pytania? Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Społeczna. Chciałem spytać, ile dzisiaj jest interwencji, bo jednak nachodzą głosy, że nowy system opierający się na aplikacji wyłącznie na nie jest przyjazny dla wszystkich. Czy państwo jakieś siły dodali, żeby odpowiadać na pytania? Trzeba podobno 20 kilka cyfr wybierać w telefonie, żeby się dobić do konsultanta. Chciałbym też spytać, ile kosztuje nowa stacja, taka, którą fundują dzielnica albo sponsorzy prywatni? I czy można to ewentualnie zgłaszać w budżecie obywatelskim? Czy państwo będą odmawiali takim projektom? Ja zacznę od ostatniego pytania. Jeśli chodzi o budżet obywatelski, to się nic nie zmienia, jest roczny. Umowa na stację i na cały system jest wieloletnia, więc tutaj nie ma możliwości, by w ramach budżetu obywatelskiego finansować zadanie wieloletnie, bo idea budżetu obywatelskiego jest jedno roczne. Jeśli chodzi o ilość interwencji, to ja od razu odpowiadam, w drodze do państwa sprawdzałem, ile mamy pożyczeń, blisko 1500, nieudanych było 28. Więc to jest odsetek naprawdę bardzo, bardzo nieduży, jak na start systemu, porównując to do ubiegłych lat, to jest naprawdę bardzo, bardzo mała ilość. Myślę, że jakby w kolejnych tygodniach i miesiącach ta ilość nieudanych wypożyczeń będzie mniejsza. Jeśli chodzi o decyzję, czy realizować system w oparciu o wypożyczenia z telefonu czy z aplikacji, czy zostawiać terminale te tradycyjne, no to stalibyśmy przed dylematem, jak za te same pieniądze zrobić system, który posiadałby całą masę urządzeń, z których korzysta jeden w porywach 2% użytkowników, bo my w poprzednich latach bardzo dokładnie analizowaliśmy zachowania użytkowników i to zarówno jeśli chodzi o wypożyczanie rowerów na konkretnych stacjach, rodzajów rowerów, ale także i sposobu wypożyczenia. Blisko 98% w poprzedniej umowie wypożyczała za pomocą aplikacji. Tak? Trzeba jasno powiedzieć, że ten terminal, który dawał taką możliwość, on kosztuje. Tak? Pomnożyć to razy 300, to są koszty, które przy ograniczonym budżecie musiałyby się wiązać z mniejszą ilością rowerów i z mniejszą ilością stacji. W skali ilości rowerów to mówimy o setkach rowerów, w skali ilości stacji mówimy o dziesiątkach stacji. Więc odpowiedź jest moim zdaniem oczywista i taką decyzję podjęliśmy. Jeśli chodzi o
wpływ tego terminala na wypożyczenie, to o ile jeszcze w poprzedniej generacji, w poprzednich umowach terminal służył też do zabezpieczania roweru, bo zwrot i wypożyczanie odbywało się na poziomie stacji, a nie roweru, no to tutaj mówilibyśmy o urządzeniach, które służyłyby tylko i wyłącznie do możliwości zarejestrowania się i wypożyczenia roweru w sposób w cudzysłowie tradycyjny, bo już nie ma powiązania stacji z technicznej, powiązania stacji z rowerem, więc te koszty po prostu byłyby nieadekwatne. Ja tylko dopowiem jeszcze na drugą część pytania odnośnie rozwoju systemu, mechanizm rozszerzenia systemu o zamówienia dla dzielnic, o które pan pytał. Jest to mechanizm zaszyty od razu w umowie, więc te ceny są identyczne jak w głównym kontrakcie. Istnieje tam mechanizm oczywiście czasu, na który jest ta stacja zamówiona, natomiast są to sztywne ceny, które obowiązują nas jako operatora w przypadku chęci rozbudowy tego przedmiotu. Tak jak mówiłem, jest możliwość rozbudowy tego systemu do 5,5 tysiąca rowerów. Co do partnerów prywatnych, te koszty przedstawiają się troszeczkę inaczej, nieco wyżej z tego względu, że są to zamówienia pojedyncze, a nie zamówienia takie masowe, jak tutaj składało miasto. Natomiast są to koszty bardzo zbliżone do kosztów, które wcześniej funkcjonowały. Mogę powiedzieć, że różnica w koszcie stacji między taką starą a nową to jest tam kilkanaście procent. Natomiast w zależności od partnera, który mamy, partner, który zamawiają trzy stacje, inaczej to pozycjonuje. Natomiast są to bardzo podobne koszty, które mieliśmy. Z 34 partnerów, których mieliśmy w zeszłym kontrakcie, wierzymy, no, że przynajmniej połowa z nich chętnie do tego dostąpi. Mamy już 5, tak jak mówiłem, kolejne umowy i stacje są w podpisie. Najbliższe miesiące z pewnością to będzie wysyp jakichś rozmów. Wierzę, że ten system ruszy, na ulicy będzie widoczny, to kolejni partnerzy będą chcieli dołączyć do tego systemu. Co bardzo ważne, tutaj wierzymy też bardzo mocno, że miejscowości około warszawskie, które były w przyszłości kompatybilne, też będą miały szansę, więc to też jest jakiś taki potencjał na rozszerzenie tego systemu. Natomiast to jeszcze dzisiaj nie funkcjonuje z racji świeżości, wszystkie systemy ruszają w tym samym momencie. Natomiast będziemy prowadzili na pewno rozmowy z miastem i z miastami partnerskimi tak, żeby umożliwić się ewentualną kompatybilność tych systemów. Czyli gdzie teraz będą stacje wokół Warszawy? Na razie nie ma systemów kompatybilnych, na razie żadnych jeszcze nie podpisaliśmy. Trwają przetargi w miejscowościach podwarszawskich, nie znamy ich wyników, więc nie jestem w stanie powiedzieć na to pewnie. Ja uzupełnię, formalnie zwróciło się do nas wyłącznie Piaseczno w zeszłym tygodniu z wnioskiem o podpisanie porozumienia o kompatybilności. Jeśli nie idzie przeciwwskazań technicznych, to my absolutnie jesteśmy otwarci na każdą miejscowość podwarszawską i chcielibyśmy, by te systemy, ile będą takie możliwości prawne i techniczne, funkcjonowały w ramach jednego wspólnego projektu. Jeśli chodzi o rozwój systemu, to tu już są też konkrety ze strony dzielnic. Burmistrz Kępa zwracał się i przekazywał środki na zamówienie uzupełniające. Mówimy o stacjach na terenie Ursynowa, mówimy o stacjach w Rembertowie. Z tej chwili rozpoczęliśmy też rozmowy z burmistrzem Karczem w sprawie dołączenia kilku stacji w dzielnicy Włochy. Jak będzie to w kolejnych miesiącach, to już zostawiam osobom, które posiadają środki. Chciałem zwrócić uwagę na to, że mimo trudnej sytuacji finansowej miasto inwestuje w rozwój roweru publicznego, a sytuacja chociażby nie jest tak oczywista, jeśli chodzi o podmioty prywatne, bo tutaj pan prezes mówi o 5 podmiotach, które podpisały już umowy na 5 stacji, natomiast w starym systemie mieliśmy ponad 30 stacji komercyjnych, więc widać, że nie tylko samorządy są zmuszone do tego, by liczyć każdy grosz. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania? Witam serdecznie, Michał Skorupka, Warszawa, nasze miasto. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, czy te stacje, które teraz są w Warszawie, to one przez jakiś czas będą tylko i wyłącznie one, czy są w planach jeszcze jakieś nowe? Na przykład dziś widziałem w mediach społecznościowych na grupie Warszawa Gocław, tam mieszkańcy no, są dosyć niezadowoleni z lokalizacji, że za mało jest tych stacji. Czy oni mogą coś zrobić, jakaś petycja, coś takiego, żeby było to rozważone? A drugie pytanie odnośnie starych rowerów. Co się z nimi stało? Tak, to jeśli chodzi o stare rowery, to pan prezes odpowie na tą pierwszą część. My często słyszymy takie argumenty, że przecież stacja była popularna, tak? To, że dla kogoś była popularna, nie znaczy, że dla ogółu społeczeństwa była popularna. My rezygnowaliśmy ze stacji, które się cieszyły najmniejszą frekwencją, tak? To trzeba powiedzieć jasno, stąd tak, a nie
wyborów. W ubiegłych latach też podejmowaliśmy decyzję o przenoszeniu stacji w momencie, kiedy stacja nie cieszyła się popularnością, widzieliśmy potencjał pod nową lokalizację. I tutaj też w ramach tej umowy mamy możliwość przenoszenia 20 stacji rocznie. Oczywiście nie będziemy tego robić pod presją czasów w oparciu o dane z tygodnia czy dwóch. Natomiast w kolejnych miesiącach, jeśli będzie wyraźny sygnał od mieszkańców, że chcieliby stacja, z drugiej strony będziemy widzieli, że w ramach tego systemu i tych stacji, które są, są stacje, które nie pracują tak jak pozostałe w systemie, będziemy podejmować decyzję o relokacji. Dlatego też bardzo zachęcam mieszkańców Wesołej i Wawra, żeby korzystali z rowerów i z tego, że mają stację w swojej dzielnicy. Odniosę się do tego drugiego pytania. Tak jak widzą Państwo, rowery w Warszawie będą całkowicie inaczej wyglądają z nowej generacji. Natomiast jako operator cały czas przypomnę, że zarządzamy ponad 60 miastami w Polsce. Te rowery, które w Warszawie funkcjonowały, oczywiście są modelem, które funkcjonują jeszcze w wielu miejscowościach. My od już kilku lat bardzo mocno rozbudowaliśmy departament recyklingu, czy starania się po prostu minimum waste, jeżeli chodzi o części, czy jeżeli chodzi o ramy. Oczywiście część tych rowerów była bardzo mocno zużyta, zniszczona, więc musieliśmy je po prostu zutylizować. Natomiast duży odsetek został przez nas jakby wykorzystany albo na części zamienne, albo na elementy rowerów skradzionych, które nie ma co ukrywać, bo zdarzają się takie również zjawiska w systemach rowerowych, więc tam używamy je do uzupełnienia. Staramy się minimalizować jakby absolutnie wyrzucanie, niszczenie tylko jakby recykling i zamknięte, jakby, że tak powiem, koło obrotu częściami zamiennymi czy ramami tam, gdzie możemy, więc używamy te rowery do innych systemów, które funkcjonują jeszcze na starym modelu roweru. To jest oczywiście jakąś kosztowa, ale przede wszystkim staramy się dbać o środowisko jak najmniej części wyrzucać, które się nadają do recyklingu, bo nasz zespół bardzo mocno szapanował sztukę naprawiania części, które są po prostu wymagają regeneracji i mogą być używane w systemach wieloletnich jako części zamienne. Jeszcze tak uzupełnienie. My jako miasto stołeczne Warszawa zamawiamy usługę. My nie kupujemy rowerów, nie kupujemy systemu ani poszczególnych elementów. Doszliśmy do tego w zasadzie na początku, przy pierwszej umowie. Technologie się tak szybko zmieniają, że w zasadzie wiązanie się z jakąś twardą infrastrukturą na stałe, zwłaszcza, że ta infrastruktura się dosyć mocno też technicznie eksploatuje, nie było najlepszym rozwiązaniem. To jest też schemat powtarzalny najczęściej w innych samorządach pojedynczych, które zdecydowały się tylko i wyłącznie na model z zakupieniem infrastruktury. Natomiast no, naszym zdaniem po 5-6 latach jeżdżenia tymi starymi rowerami, one już nie spełniały standardów, które byłyby akceptowalne dla mieszkańców Warszawy. Proszę Państwa, może jeszcze jedno pytanie i przejdziemy do tych części indywidualnych. Adam Abramik, Radio dla Ciebie. Ja chciałem zapytać o te zwroty rowerów, w związku z tym, że odbywają się na zasadzie geolokalizacji, jak rozumiem. W jakiej odległości od stacji, że tak powiem, od tego totemu powinniśmy zostawiać te rowery, żeby zostało objęte, że tak powiem, żeby zostało odnalezione, że to jest to miejsce, nie wiem, czy to jest 5, 10, 15 metrów, bo są takie sytuacje jak bulwary myślane, gdzie na przykład w sezonie tych rowerów jest pełno, wykraczają daleko poza sam punkt. Super, dziękuję za to pytanie, bo ono będzie się pojawiało. Oczywiście technologia nie jest idealna. Mamy takie środowisko, że jesteśmy w centrum miasta i czasami budynki czy różne zagrożenia sygnały występują. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie, jest to promień około 50 metrów wokół stacji. Oczywiście my daliśmy sobie pewnego rodzaju przestrzeń od początku pierwsze tygodnie, żeby patrzeć użytkownikom, jakby tylko o tym zwracać uwagę i edukować. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie, jest to promień około 50 metrów od totemu, czy od stacji, która jest geolokalizacyjnie zdefiniowany. Natomiast jak to, co powiedziałem na początku, mamy świadomość tego, że czasami mogą być zakłócenia sygnału operatorów, co jest kompletnie niezależne od nas, czy budynku, gdzie się sygnał będzie odbijał, więc będziemy patrzyli na to indywidualnie na przypadki. Najważniejszą rzeczą tak naprawdę, żeby rowery nie płynęły, tylko żeby były dostępne dla kolejnych użytkowników. 50 metrów to jest ten radian, który mamy wokół stacji na zostawienie go, który załapie jeszcze niepożyczenie zwrócone na stacji. Dobrze, to może jeszcze jedno pytanie, jeżeli nie, to zapraszam w takim razie do panów do zdjęcia tutaj na ściankę. Zapraszam, rower elektryczny stoi, a następnie do indywidualnych rozmów z poszczególnymi panami.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pytanie na temat opłaty, która jest za 15 zł. Aktualnie możemy zostawić rower poza stacją. Czymś sugerowaliście wyznaczając taką kwotę i czy ona nie jest trochę za duża mimo wszystko? Nie jest to nasza jednostronna decyzja, jest to wspólnie wypracowane z miastem, natomiast pewnego rodzaju ramy kosztowe były ustalone od razu w przetargu, więc nie jest to decyzja nasza, tylko jest to coś, co było zadane w dokumentacji przetargowej. Były tam podane maksymalne kwoty, z których możemy skorzystać. Tak zdecydowaliśmy wspólnie z miastem, jest to bardziej jakby kierunkowo decyzja, to jest wspólna jakby zamawiającego niż nasza. Natomiast dlaczego? Celem oczywiście jest to, żeby dać taką możliwość zostawienia tego roweru poza strefą, natomiast ma to być pewnego rodzaju mobilizacja, żeby jednak stacje były jakby takim pierwszym wyborem do parkowania tych rowerów, trzymały porządek. Spodziewaliśmy się, takie pytania padają oczywiście, czy uwalniając ten rower nie zrobimy podobnego bałaganu na ulicy jak hulajnogi. Ja nie uważam, że jest to bałagan, bo korzystają z tego użytkownicy, jest to kwestia pewnego rodzaju czasu i edukacji użytkowników. Natomiast korzystając z tego, że system jest nadal stacyjny, staraliśmy się zbudować mechanizm, który będzie mobilizował użytkowników do tego, żeby te rowery pozostawiali w pierwszej kolejności na stacjach. Proszę zwrócić uwagę, że nie tylko jest jakby kara czy opłata za pozostawienie roweru poza stacją, ale również jest nagroda dla tych, którzy te rowery spoza stacji wypożyczą i zwrócą na stację. Wydaje mi się, że jest bardzo fair układ. Wszystko co nowe wymaga pewnego rodzaju jakby obserwowania, natomiast sprawdza się to bardzo doskonale w systemie np. wrocławskim, w którym zauważyliśmy, że 75% rowerów pozostawianych poza stacją w ciągu 4 do 8 godzin wraca z powrotem na stację. Więc ten mechanizm działa, tam są troszkę inne stawki, natomiast sama jakby filozofia jest taka sama, również technologia czwartej generacji, którą wdrażamy w tej chwili w Warszawie. Więc myślę bardzo mocno, że jest to coś sprawdzonego, przetestowanego, bez szkody dla nikogo, a wręcz tylko jakby dając elastyczność. Natomiast jeżeli ktoś chce spróbować jakby z funkcjonalności premium, zapraszamy serdecznie za 15 zł. To pytanie na temat tych nagród, to jest 5 zł, tego dobrze pamiętam, i tej kwoty nie da się później zwrócić na przykład na konto bankowe. Nie, staramy się unikać, domyślamy się, do czego to mogłoby doprowadzić, więc jakby staramy się tak, że to są środki, które są do wykorzystania w ramach korzystania z systemu Veturillo. Pytanie na temat zwrotów rowerów. W poprzednim sezonach wszystkich, jeżeli się znalazł jakiś rower porzucony na przykład, można było go odwieźć, odstawić do stacji, dostawało się tam 5 albo 10 zł w zależności od zgłoszenia. Czy coś takiego teraz będzie? Tu należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, takie akcje robiliśmy głównie po sezonie, kiedy system nie funkcjonował, kiedy zbieraliśmy rowery porzucone jeszcze w różnych miejscach i przypomnę, że te rowery były nieuzbrojone w GPS. W tej chwili nasze jakby zasoby jakby serwisowe będą mogły te rowery precyzyjnie poza stacjami zlokalizować, jeżeli będą stały dłużej, ponieważ również baterie wymagają jakiegoś tam ładowania co jakiś czas. Natomiast tamta akcja była poza sezonem. W sezonie jakby ciężko było jakby zidentyfikować, który rower faktycznie był poza stacją, a nie. Natomiast w tej chwili technologia ułatwi naszemu serwisowi, więc wierzymy bardzo mocno, że podczas sezonu nie będzie takiej konieczności, a po sezonie nawet rowery, jeżeli zostaną zwrócone poza stacjami, bardzo szybko, sprawnie je namierzymy i sami je odbierzemy. Dalej będziemy korzystać z tego i będziemy wspierać, bo jest to tak bardzo fajne angażowanie użytkowników, którym dziękujemy za to, że nam pomagali i te akcje robiliśmy po sezonie. To się świetnie sprawdzało, natomiast ta dzisiejsza technologia, jakby, którą teraz mamy w systemie, no jakby trochę zmienia całkowicie zasady funkcjonowania i jakby też namierzanie tych rowerów. Będziemy bardziej precyzyjnie wiedzieli, gdzie one są i w każdej chwili będziemy mogli je znaleźć. Pamiętam jeszcze BMW bike, które znalazłem 2 lata temu w lesie właśnie na przykład, więc faktycznie one znikały. Jeszcze pytanie na temat sezonu. Cały czas pozostaje taki sam układ. Tak, miasto zdecydowało, to była również decyzja zamawiającego, że jednak frekwencyjność w tym systemie zimowym jest tak niska, spada, więc zdecydowano się pozostawić 9 miesięcy funkcjonowania systemu, czyli od 1 marca do 30 listopada system funkcjonuje, 9 miesięcy, pozostałe 3 miesiące będą na przeserwisowanie tej floty, na wprowadzenie ewentualnych zmian, korekt i rozpoczęcie sezonu kolejnym miesiącu 1 marca. Pytanie na temat 5,5 tysięcy rowerów, które mogą być w ramach opcji, czy to wlicza również stacje partnerskie, czy one są poza tą kwotą? Nie, stacje partnerskie nie wchodzą, opcje mówią tylko i wyłącznie o jakby funduszach publicznych, czyli mówimy tutaj o mieście, BZDM, czy zamawiającym, który jest naszym głównym partnerem w kontrakcie, bądź dzielnice, które mają taką możliwość i ten jakby mechanizm został już uruchomiony. Zresztą funkcjonował we wcześniejszych kontraktach również. Dzielnice, które uważały, że mają zbyt mało stacji, czy zbyt małe zagęszczenia, chciałyby, mogą, przekazując swoje środki do ZDM-u, który jest naszym głównym partnerem zamawiającym, zlecić dostawienie ilości stacji. Parametr wymaga
jedna stacja ma przypisaną konkretną ilość rowerów, czyli pojawiająca się nowa stacja automatycznie zasysa kolejną ilość rowerów, które będą dostawione do systemu. Tak jak już padło na konferencji, burmistrz Kępa już zdecydował się. Wielu innych burmistrzów również jakby takie decyzje podjęło, natomiast jeszcze na razie mówi, dopóki umów nie ma podpisanych. Od 1 kwietnia pojawią się nowe dzielnicowe stacje. Prowadzimy rozmowę, ja bardzo mocno wierzę, że to będzie taki proces rozwoju, jak to było w poprzednich latach, tak żeby ten system z 3000 rowerów doszedł do maksymalnej swojej ilości 5500 rowerów w najbliższym czasie. To już na koniec pytanie na współpracę pomiędzy innymi gminami, które są pod Warszawą. Kiedyś właśnie mieszkańcy cieszyli się, bo mogli na przykład przejechać przez Las Kabacki do Konstancina i jechać dalej na kolejnych stacjach. Czy teraz, kiedy możemy się spodziewać takiego powrotu? Bardzo cieszymy się na tą współpracę, bo ona trwała wiele, wiele lat. Pamiętajmy, że trochę mam inny technologiczny system, natomiast przede wszystkim tam w tych miejscowościach przetargi się jeszcze nie rozstrzygnęły. Nie wiemy, kto będzie operatorem, nie zawsze to musi być Nextbike. Będziemy oczywiście o to walczyli, tak jak również padło ze strony pana dyrektora. Chęć jest, jeżeli technologicznych problemów nie będzie, czy wyzwań, czy jakichś utrudnień, to my bardzo chętnie takie porozumienia podpiszemy ponownie na kolejne lata. Pamiętajmy, że teraz wiążemy się umową na 6 lat, to jest bardzo długi okres, wcześniej były kontrakty 4-letnie. Jest bardzo duży okres, ten pierwszy rok na pewno będzie taki trochę rozgrzewkowym rokiem. Jak tamte przetargi się rozstrzygną, będzie wiadomo, kto jest operatorem i będzie chęć, a wierzę, że będzie. Będziemy dokonywać tej integralności ponownie, żeby można było tymi rowerami się zamiennie poruszać. Tak jak wspomniałem, jeszcze bardzo ważną rzeczą będzie poziom technologii, który będzie, jeżeli niektóre systemy zostaną w trzeciej generacji, może być to utrudnieniem. Będziemy o tym decydować jakby indywidualnie z każdym samorządem. Właśnie po sieci teraz krążą zdjęcia rowerów, które są podpięte jednocześnie i na elektroznamek stacji i mają swój własny elektroznamek, tak jak w te Veturillo. Coś takiego będzie, czy to jest... Nie, w niektórych systemach zamawiający wymagał trochę innego sposobu jakby parkowania rowerów, czyli tak, żeby one były po prostu systemowo uporządkowane, więc tam są słupki bardzo przypominające nasze stare, ale one są pozbawione elektroniki. Służą tylko po prostu jakby na porządkowanie rowerów na stacji, natomiast jakby zapięciem i kontrolującym urządzeniem jest cały czas ten elektrozamek, który jest na rowerze. Czyli to są rowery czwartej generacji, które parkują w podobnych stojakach, ale bez elektroniki jak poprzednio. Jest to tylko pasywny sposób parkowania. Natomiast w technologii Nextbike'a mamy coś takiego jak double locking system, czyli słupki, które w Polsce nigdzie nie funkcjonowały, za granicą tak, które zamykają rower i w słupku, i z możliwością drugiego oloka. Jest to oczywiście wtedy jakby podwojenie technologii, podwojenie kosztów. Decydujemy się na to, na co, że tak powiem, możemy sobie pozwolić, zdajemy sobie sprawę, że dyscyplina finansów jest, jakby jest, sytuacja samorządów nie jest łatwa, więc taki system jakby tutaj nie został zamówiony, ale ja bardzo mocno wierzę, że to, co prezentujemy w tej chwili, jest w zupełności wystarczające, przede wszystkim fantastycznie elastyczny i jakby dla użytkowników otwierający zdecydowanie, dlatego my bardzo promujemy to hasło, uwolniliśmy Veturillo. Na koniec pytania takie bardziej z ciekawości. Skoro słupki są pozbawione teraz elektroniki, bo nie ma żadnych z terminalami, to co się znajduje w środku? W Warszawie obecnie będą funkcjonowały stojaki rowerowe ukształty, czyli takie bardzo klasyczne. Tak, ale to jest za panem właśnie. Mówimy o terminalach. One pełnią w tej chwili funkcje pylone, tylko czysto informacyjne, to znaczy znajdują się na podstawowe informacje, jeżeli wiadomo, że ktoś chce skorzystać z roweru i podchodzi, nie mając jeszcze aplikacji, zanim się zarejestruje, może przeczytać tutaj o podstawowych informacjach, co należy zrobić, żeby z tego roweru skorzystać. Ściągnięcie aplikacji, zarejestrowanie się, podpięcie karty i wypożyczenie roweru to jest naprawdę proces mniej niż 5 minut. Mówimy tutaj, pamiętajmy, o turystach czy osobach, które przyjeżdżają do miasta, które nie są członkami systemu, nie znają tego, ale zanim zarejestrują się w aplikacji czy w systemie, no muszą skądś te informacje pozyskać. To są czysto w tej chwili informacyjne pylony stojące przy stacjach, informujące nie tylko o informacjach dotyczących systemu, ale też, że tutaj w tym miejscu znajduje się stacja roweru Veturillo, na której jest bezpłatny zwrot roweru. I od ich lokalizacji liczymy te 50 metrów na zostawienie roweru. Tak, w tej chwili zostawiliśmy na razie na początku radian 50-metrowy. Będziemy patrzyli, jak to się będzie zachowywało, jak mówiliśmy, no nie na wszystko mamy wpływ, chociażby na sygnał telekomunikacyjnych firm. Natomiast na razie zostawiliśmy 50-metrowy radian wokół stacji, żeby to łapało również te darmowe zwroty i na stację. Oczywiście znowu wychodząc jakby tutaj ku użytkownikom, żeby nie obarczać ich niepotrzebnymi jakby problemami czy kwotami. Już na koniec pytanie na temat właśnie tego odległości 50 metrów. Czy jest możliwość ustawienia na konkretną stację po prostu większej takiej odległości? Bo na przykład właśnie przy stacji Centrum Nauki Kopernik tam wielokrotnie było bardzo dużo rowerów ustawionych. Mamy wpływ na technologię oczywiście, tak jak powiedziałem, będziemy przez pierwsze dni patrzyli. Byłbym tutaj jakby hipokrytą, gdybym powiedział, że ten system nie będzie miał jakichś chorób wieku dziecięcego, czy jakby sama technologia, czy użytkownicy, którzy mimo, że 12 lat znają już Veturillo, spotkają się z czymś nowym. Będziemy to obserwować, dostrajać, zresztą bardzo partnersko pracujemy od wielu lat z
miastem postanowiliśmy poobserwować, co będzie i pewnie jakieś dostosowania czy jakieś dostrojenia nastąpią. Na razie tego nie zmieniamy, my startujemy z taką, jak powiedziałem, każda stacja ma 50 metrów. Zobaczymy za jakąś chwilę, jak to funkcjonuje, jak użytkownikowi się z tym funkcjonuje. Być może nawet zmniejszymy ten zakres, jeżeli będzie to wszystko funkcjonowało bezbłędnie. Natomiast są takie stacje, głównie w centrum miasta, z którymi mieliśmy dość obiektywny problem, po prostu szklane budynki, zadaszenia powodują, że ten system po prostu odbija się, bądź jest jakby niedokładny, czasami może przestawić po prostu jakby ślad GPS-u. To jest coś, na co jakby ani Nextbike, ani T-Mobile, ani miasto nie ma wpływu, więc bardziej musimy znaleźć rozwiązanie, jak do tego podejść. Będziemy się temu przyglądać, natomiast przede wszystkim wszystko ma być user-friendly dla użytkowników, elastyczne. Ja się cieszę bardzo mocno z nowej aplikacji, z całej technologii, która nam pomoże analizować ten system, chatboty, całkowite nowe oprogramowanie na call center, po to, żeby użytkownicy jeszcze sprawniej, szybciej i wygodniej się obsługiwali sami za pomocą technologii, która dzisiaj jest dostępna, dopiero później się na końcu rozmawiali z konsultantem. Będziemy to wszystko tak naprawdę obserwować, bo wiemy, że jest tak dużo nowości, że może to niektórych użytkowników, że tak powiem, zaskoczyć, ale wierzymy bardzo mocno, że naprawdę, proszę mi wierzyć, jest to bardzo user-friendly i system jest zdecydowanie bardziej elastyczny i funkcjonalny dla użytkowników. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.